Szczęść Boże, Justyna Kendra. Zapraszam na informacje dnia. Rząd chce, aby polskie firmy i pracownicy przeszli możliwie bezpiecznie przez czas pandemii, mówił premier Mateusz Morawiecki. Do piątku mają się pojawić kolejne propozycje rozwiązań w ramach tarczy antykryzysowej. Mateusz Morawiecki podkreślał, że ostatnie zmiany na rynku obligacji i opinie w raportach instytucji finansowych pokazują, iż Polska prowadzi działania w sposób właściwy. Jeden z raportów jednej z bardzo dużych instytucji zachodnich mówi o tym, że Polska na ratowanie miejsc pracy przeznaczyła jeden z najwyższych procentów PKB, jeden z największych możliwych poziomów finansowania ze wszystkich państw europejskich. I to jest rzeczywiście prawda. Nasza tarcza antykryzysowa i tarcza finansowa mają służyć przede wszystkim ratowaniu miejsc pracy. O elastyczności instrumentów przeznaczonych na ratowanie miejsc pracy Mateusz Morawiecki rozmawiał w sobotę z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Przede wszystkim apelowałem również o nowe środki. Wszystkie działania w tym kierunku są bardzo potrzebne, ale to dopiero pierwszy kilometr w maratonie, wskazał Mateusz Morawiecki. Czeka nas na pewno długa droga w wypracowaniu najbardziej odpowiedniej polityki gospodarczej. Polityki, która pozwoli również za pół roku, za rok, za dwa lata uratować miejsca pracy, ba, odtworzyć je w nowym kształcie. Premier oświadczył, że nie ma dzisiaj ważniejszego zadania przed Europą niż drugi plan Marszala. Plan Marszala na miarę XXI wieku. To plan, który ma pozwolić nam nie tylko ocalić miejsca pracy w Polsce, ale też wznieść się na wyższy poziom gospodarczy po kryzysie. O wsparcie z instrumentów przewidzianych w tarczy antykryzysowej złożono 1,5 miliona wniosków. Wypłaty poszły na ochronę co najmniej miliona miejsc pracy, mówiła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Miliard złotych wypłaconych środków, a więc te środki pokazują, że instrument tarczy antykryzysowej działa, poszczególne pieniądze są wypłacane. Przede wszystkim zależy nam na tym, aby szerokie wsparcie jak najszybciej trafiało dla przedsiębiorców, dla pracowników, abyśmy ochronili miejsca pracy. To jest priorytet na ten czas. Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz zapowiedziała, że do piątku pojawią się kolejne propozycje rozwiązań w ramach tarczy antykryzysowej. Wśród nich ma się znaleźć rozwiązanie zapewniające dbałość o to, aby polskie firmy nie stały się tanim łupem. Nie chcemy, aby firmy z polskim kapitałem były dziś przejmowane w łatwy sposób, ponieważ ich wycena, jeśli są to spółki giełdowe, jest bardzo niska, aby mogły po nie sięgnąć w łatwy sposób fundusze zagraniczne. Dlatego proponujemy i takie bardzo istotne, ważne dla firm rozwiązanie. Jeden z nowych elementów rozwiązań ma dotyczyć także wsparcia budżetów samorządów. Szefowa sztabu programowego Andrzeja Dudy, była premier Beata Szydło, wzywa kontrkandydatów prezydenta do złożenia jasnej deklaracji w sprawie programów społecznych. Pytam Małgorzatę Kidawę-Błońską, pytam Władysława Kosiniaka-Kamysza i pozostałych kandydatów. Czy jeżeli państwo obejmiecie Urząd Prezydenta Rzeczpospolitej, czy będziecie bronić programów społecznych wprowadzonych przez rząd? 500+, obniżonego wieku emerytalnego, 13 emerytury, tych wszystkich pozostałych programów, które w realny sposób pomogły polskim rodzinom i pomogły polskiej gospodarce. Pytała podczas dzisiejszej konferencji prasowej szefowa sztabu programowego Andrzeja Dudy Beata Szydło. Była premier wskazywała, że teraz jest czas, kiedy trzeba jasno deklarować swoje poglądy. Jak mówiła, oczekuje uczciwej odpowiedzi. Politycy dzisiaj muszą być uczciwi wobec wyborców i jasno powiedzieć, czy wtedy, kiedy będą obdarzeni zaufaniem Polaków i kiedy będą odpowiadali za władzę w Polsce, będą działali na korzyść Polaków, czy też będą podejmowali decyzje, które będą na przykład cofały programy społeczne wprowadzone z inicjatywy pana prezydenta Andrzeja Dudy przez rząd Prawa i Sprawiedliwości.
Wczoraj ubiegający się o drugą kadencję prezydent Andrzej Duda podpisał deklarację Obronimy Polskę Plus. Zobowiązał się w niej, że jeśli wygra wybory prezydenckie, to utrzyma programy społeczne. Nie zlikwiduje programu 500+ i 13 emerytury oraz nie podwyższy wieku emerytalnego. To była ostatnia bitwa II Korpusu Polskiego. Dziś mija 75. rocznica wyzwolenia Bolonii. Z tej okazji w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie sprawowana była uroczysta msza święta. Eucharystii przewodniczył biskup Polowy Wojska Polskiego, ksiądz biskup Józef Guzdek. Po Monte Cassino, Loreto i Anconie to właśnie Bolonia stała się kolejnym symbolem triumfu polskiego oręża. To było jednak trudne zwycięstwo. Niemcy stawiali bardzo mocny opór, mówi szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Wojska alianckie, polskie, amerykańskie, brytyjskie, wspierane przez włoskich partyzantów, z ogromnym poświęceniem, metr po metrze, musiały wypierać Niemców z okolic i z samego miasta. Trwająca 12 dni ofensywa II Korpusu Polskiego pod dowództwem generała Władysława Andersa zakończyła się sukcesem. Wkroczenie polskich oddziałów do Bolonii, podobnie jak wcześniejsze zwycięstwo pod Monte Cassino, nie zostały jednak docenione przez sojuszników. Wartości, o które walczyli polscy żołnierze, zginęły w odmętach sojuszy zawartych w Teheranie, Jałcie i Poczdamie. Żołnierze II Korpusu Polskiego uczą nas, że w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ludzi różnych ras i narodów oraz deptania podstawowych wartości, do których należą wolność i godność człowieka, jedyną właściwą postawą jest solidarność. Mówił podczas uroczystej Eucharystii biskup Polowy Wojska Polskiego ksiądz biskup Józef Guzdek. Dzisiejsze obchody 75. rocznicy wyzwolenia Bolonii miały wyglądać zupełnie inaczej. Plany wyjazdu do Bolonii pokrzyżowała szerząca się pandemia koronawirusa. Dlatego dziś stajemy przy ołtarzu Chrystusa w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, aby spłacać dług wdzięczności wobec tych, którzy zasłużyli na miano najlepszych synów ojczyzny. Bitwa o Bolonię była jedną z największych, w których brało udział Wojsko Polskie. Zginęło wówczas 300 polskich żołnierzy, a 600 zostało rannych. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zorganizowała konferencję poświęconą nowym mediom. To już piąta edycja sympozjum. W tym roku ma ono charakter międzynarodowy. Z powodu epidemii koronawirusa odbyła się z wykorzystaniem środków społecznego komunikowania. Cyfrowy świat, rzeczywistość czy fikcja? Na to pytanie próbowali odpowiedzieć uczestnicy międzynarodowej konferencji organizowanej przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk, wskazywał na początki internetu i jego rolę w dzisiejszym świecie. To początek lat 60., koniec 50., początek 60. To były początki, a teraz jak to jest rozwinięte? Jak bardzo może służyć, jak teraz służy, zwłaszcza teraz w tej pandemii. Teraz ta konferencja jest tego przykładem. Służyć dobrze, prawdzie i miłości. Jak zaznaczył Christian Esguerra z Uniwersytetu Świętego Tomasza w Manili, na Filipinach sieć stanowi w dobie pandemii koronawirusa arenę do oceny rządzących. Na Filipinach administracja Rodriga Duterte znajduje się pod rosnącą presją, by powstrzymać szybko rozprzestrzeniającą się chorobę. Filipińczycy wykorzystują bardzo aktywnie, wręcz do szaleństwa, media społecznościowe w celu krytykowania przywództwa Duterte lub jego braku w tym kluczowym dla Filipin momencie. Możliwości techniczne mogą jednak nie tylko obnażać rzeczywistość, ale także kreować fałszywy obraz świata, podkreśliła wykładowca WSKSiM, doktor habilitowany Hanna Karp. Zaskoczenie świata udało się także dzięki firewallowi, który kontroluje bramki internetowe i ruch cyfrowy między Chinami a resztą świata. Połączenie zapór ogniowych i serwerów, proxy na bramach kontrolujących przepływ informacji, pozwala analizować i manipulować całym obiegiem informacyjnym w państwie środka. Z powodu epidemii konferencja WSKSiM po raz pierwszy organizowana jest za pomocą internetu. Już przez samo wykorzystanie wspomnianych środków w przygotowaniu i w przeprowadzaniu tej konferencji mamy oczywisty dowód na to, że świat cyfrowy
można wykorzystać do ubogacenia drugiego człowieka. Powiedział rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej ojciec Zdzisław Klawka. Sympozjum poświęcone nowym mediom odbyło się w toruńskiej uczelni już po raz piąty. To były informacje dnia. Kolejne wydanie o godzinie 18:05. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.